11 sierpnia to nowa data meczu Sparfalubazu z Unią Leszno. Najbliższy poniedziałek był jedynym terminem, który pasował obu zespołom. Leszczynianie nie zgodzili się na przełożenie spotkania na 18 sierpnia, gdyż nie mogliby wtedy skorzystać z Piotra Pawlickiego, który jest jednym z liderów zespołu z Wielkopolski. Zielonogórzan czekają zatem dwa trudne mecze dzień po dniu, bowiem w niedzielę Myszy udadzą się do Torunia, gdzie zmierzą się z Unibaksem. To spotkanie zostanie rozegrane zgodnie z kalendarzem Enea Ekstraligi. Sierpniowy terminarz żużlowców Falubazu jest coraz ciaśniejszy, wyłączając rywalizację na torach zagranicznych. W samej Zielonej Górze w najbliższych tygodniach odbędzie się 5 imprez, począwszy od dzisiejszych zawodów Ligi Juniorów przez wcześniej wspomniany mecz z Unią Leszno, a już 3 dni po nim stadion przy W69 będzie gościł uczestników indywidualnych Mistrzostw Polski. Z uwagi na to przełożono spotkanie z Włókniarzem Częstochowa z 23 na 24 sierpnia. Najbardziej pracowity miesiąc w roku zakończy World Speedway League, czyli pierwsze historyczne zawody żużlowej Ligi Mistrzów.